Witajcie drodzy przyjaciele, nazywam się Artur Ceroński i od jakiegoś czasu prowadzę cykl nauczań na temat demonicznych warowni zatytułowany Demony burzące. Chciałbym dzisiaj powiedzieć na temat warowni niedojrzałości, inaczej zwanej warownią dziecinności. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od pierwszego listu do Koryntian 14:20, gdzie Słowo Boże mówi tak: bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem, jak niemowlęta. Natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. Widać wyraźnie zamysł Boga. Jako dobry ojciec chce, aby jego dzieci były dojrzałe w myśleniu, dojrzałe w całych cyklach myślowych. I oczywiście, jak w każdym działaniu Boga, przeciwstawną jest tutaj działanie przeciwnika. I my mamy do czynienia z warownią niedojrzałości, czyli z warownią dziecięstwa, która jest niczym innym jak pewnym systemem utrzymywania osobowości dorosłego człowieka w stanie jakiejś formy dziecinności. Jakie są główne symptomy działań warowni niedojrzałości, przyjaciele? Po pierwsze, to reakcje prymitywne emocjonalnie. To są impulsywne i wybuchowe zachowania, charakteryzujące się przede wszystkim brakiem refleksji, czyli brakiem przemyślenia tego, co właśnie dochodzi do człowieka. Dalej, spontanicznością i gwałtownością. Natychmiast po zadziałaniu jakiegoś bodźca osoba będąca pod wpływem warowni dziecięstwa reaguje na przykład agresją, czy panicznym lękiem, czy też jakąś formą seksualnego prymitywizmu. I teraz, jeżeli my zobaczymy tą rzecz wyraźnie, to zaczniemy ją krok po kroczku sobie rysować i będziemy mogli skorzystać z tych rzeczy zarówno w swoim życiu, jak i w życiu ludzi z naszego otoczenia. Kolejnym symptomem działania warowni niedojrzałości jest bierność, czyli ustawiczne szukanie opieki i ustawiczne szukanie emocjonalnego wsparcia i uzależnianie się od tych zachowań. Ludzie, którzy są pod wpływem warowni dziecięstwa, warowni niedojrzałości, ustawicznie szukają czyjejś opieki i szukają bez przerwy emocjonalnego wsparcia. Nie są w stanie samodzielnie zafunkcjonować w systemie tego rozwoju emocjonalnego. Zawsze potrzebują na kimś się wesprzeć. W ogóle wiecie, świat to nam przedstawił jako superlatywę, jako coś, co jest pozytywne, że to mamy być wsparciem. To nie jest tak, że my mamy być wsparciem. Wsparciem należy być, jeśli ktoś tego potrzebuje i to jest wyraz miłości jak najbardziej. Natomiast jeżeli jest osoba, która ustawicznie szuka wsparcia u innych ludzi, wsparcia emocjonalnego, szuka opieki u innych ludzi, no to jest to osoba będąca pod wpływem demonicznej warowni dziecięstwa. Trzeci symptom tejże warowni to chroniczna wrogość wobec autorytetów, czyli ustawiczne lekceważenie ludzi, instytucji i zasad. To definiuje osobę będącą pod wpływem warowni dziecięstwa. Czwarty symptom to brak cierpliwości w dążeniu do celu. Przejawia to się w ciągłej i silnej potrzebie rywalizacji i współzawodnictwa, czyli ludzie tego pokroju, oni ustawicznie współzawodniczą, rywalizują z innymi ludźmi.
Piąty symptom to nieprzystosowanie społeczne, czyli prezentowanie zachowań niezgodnych z określonymi zasadami grupy społecznej, w której niedojrzała dusza funkcjonuje. Również wykorzystywanie innych ludzi ze swojego otoczenia do realizacji swoich egoistycznych celów. No to typowe zachowania dla osobowości niedojrzałej, dla człowieka będącego pod wpływem warowni dzieciństwa. Następny symptom to nadawanie przesadnej wartości swoim osobistym przekonaniom. Powoduje to przede wszystkim zawężenie postrzegania rzeczywistości. Po drugie, dostrzeganie tylko tego, co jest zgodne z własnymi przekonaniami. Następnie przekonanie o własnej wyjątkowości. I po czwarte, przekonanie o własnej krzywdzie w różnych przypadkach. Siódmy symptom działania warowni dziecięctwa to przekonanie o własnej wyższości i potrzeba sprawowania władzy. Najczęściej przejawia to się w zmuszaniu innych do określonych działań, w manipulowaniu innymi osobami, w obwinianiu ludzi i instytucji, w mszczeniu się, obmawianiu innych ludzi, rzucaniu oszczerstw, szkalowaniu innych ludzi, ustawicznemu kłamaniu, wymuszaniu współczucia, wymuszaniu specjalnych względów i manifestowaniu zazdrości. Ósmy symptom to próżność. Szczególnie przejawia się poprzez nadmierne eksponowanie wybranych aspektów wizerunku swojego, ubrania, fryzury, innych rzeczy. I szczególny styl życia stojący w ewidentnej, zaznaczam, sprzeczności z możliwościami danej osoby, czyli dana osoba realnie żyje inaczej niż faktycznie ona w życiu ma. Ja dam taki przykład, że załóżmy ktoś jest pod wpływem warowni dziecięctwa i osoba taka, ona nie ma zbyt dużo pieniędzy, natomiast obrazuje siebie jako osobę, która tych pieniędzy dużo ma. To powoduje, że i też żyje w taki sposób. Często to są ludzie, którzy żyją z różnych pożyczek, z różnych kredytów, ustawicznie funkcjonują w tym systemie, ponieważ oni chcą uchodzić za osoby posiadające jakiś tam status społeczny. Dziewiąty symptom to symulacja, czyli udawanie stanów emocjonalnych w celu uzyskania korzyści lub uniknięcia przykrości, na przykład udawanie choroby, udawanie jakiegoś pokrzywdzenia, udawanie bezradności, udawanie wściekłości, czy też wymuszanie opieki, wymuszanie współczucia, miłości, podziwu. To definiuje człowieka będącego pod wpływem warowni dzieciństwa. Dziesiąty symptom to zachowania o charakterze ekspansywnym, czyli zaborczym. Należy do nich przede wszystkim nadmierna pewność siebie. Ludzie będący pod wpływem warowni dzieciństwa, oni są nadmiernie pewni siebie. Chcę, żebyśmy dobrze zrozumieli to zdanie, ta nadmierna pewność siebie. To nie jest pozytyw. Pewność siebie jest pozytywem, ale nadmierna pewność siebie to jest rzecz negatywna. Bojowość, następna rzecz, taka ekspansywne zachowania bojowe, to są ludzie, którzy jakby przebijają się swoją osobowością, jakby tak ogarniają swoją osobowością, że jest to wręcz jakaś bójka, jakiś wewnętrzny konflikt, który oni prezentują w tym momencie. Dalej, ponadprzeciętna i chorobliwa wytrwałość w działaniu, czyli to są ludzie, którzy jak się uprą, to coś zrobią, bez względu na to, czy to jest dobre, czy złe, bo się uparli. Rozumiecie? To definiuje takich ludzi. Dalej, chorobliwa śmiałość w relacjach z ludźmi.
jeszcze raz podkreślam słowo chorobliwa, ponieważ śmiałość sama w sobie ona jest pozytywna, natomiast chorobliwa śmiałość, czyli wchodzenie w interakcję z innymi ludźmi na pułapie chorobliwej śmiałości polega na tym, że to się wręcz wwala komuś ktoś do życia i w tym życiu się tam rozgaszcza i uważa, że wszystko jest w porządku. To jest typowe zachowanie osoby będącej pod wpływem warowni dzieciństwa. Zachowania te wynikają przede wszystkim z niskiego poczucia własnej wartości, po drugie z niepewności, po trzecie z szeregu kompleksów. I teraz przyjaciele, jeżeli zdiagnozujecie w swoim życiu lub w życiu ludzi z waszego otoczenia ponad połowę z tych 10 przeze mnie podanych punktów, to mamy 100% pewności, że działa tutaj demoniczna warownia niedojrzałości, czyli warownia dzieciństwa. I teraz musimy też w taki bardziej opisowy sposób do tego to zobaczyć. Ja bym chciał, żebyśmy mieli bardzo mocno wyryty obraz takiej warowni. Osoby będące pod wpływem tejże warowni dojrzałości, mają słabe osobowości. Ich osobowość, ta słaba osobowość obejmuje przede wszystkim świadomość ich osądów, po drugie racjonalność wyborów, po trzecie dotyczy działań w świecie rzeczywistym. Mówicie, oni w świecie nierzeczywistym to są mistrzami, natomiast w świecie rzeczywistym absolutnie nie analizują prawidłowo i nie podejmują prawidłowych decyzji. Następnie realizacja, na pułapie realizacji popędów i potrzeb, a także na pułapie mechanizmów obronnych, a więc widać, że ta warownia ona ma globalny wpływ na życie człowieka. Osoby te nierealistycznie odbierają rzeczywistość i nieobiektywnie postrzegają rzeczywistość, czyli one ustawicznie postrzegają rzeczy proegocentrycznie, czyli one patrzą ze swojego punktu widzenia, w ogóle nie są w stanie wejść w miejsce drugiej osoby i nie są w stanie zobaczyć czegoś z innego punktu widzenia. Na pierwszym miejscu osoby takie stawiają swoje zalety, swoje możliwości i wszystko, co własne. Jakby te funkcjonowanie różnych przejawów egocentryzmu, ono jest bardzo, bardzo takie w tym wypadku jasne w duszach tych ludzi. Nawet jeśli taka osoba jest narodzona z Bożego Ducha, to jej zachowania egocentryczne, te flashbacki egocentryczne w duszy, one są tak wymowne, że po prostu aż krzyczą do nas, że mamy do czynienia z warownią niedojrzałości, z warownią dzieciństwa. Osoby takie namawiają innych do spełniania ich własnych, nawet najbardziej nieracjonalnych pragnień. Liczy się dla nich to, co jest ich. To się dla nich liczy. Mają silną potrzebę opieki i ciągły lęk przed zranieniami fizycznymi i psychicznymi. To u tych ludzi się objawia bardzo, bo mimo tego, że tutaj zgrywają nie wiadomo kogo, jacy to nie są kozacy życiowi, to tak naprawdę bardzo potrzebują wewnętrznie opieki i lgną do różnorakich opiekunów. Przy jednoczesnym, tak jak wcześniej powiedziałem, jakby przy jednoczesnej pewnej nawet nienawiści w stosunku do autorytetu, więc żyją w potężnej, jakby w potężnej sprzeczności wewnętrznej takiej osoby. Są emocjonalnie chwiejne i łatwo wpadają w agresję. Więc to jest bardzo ewidentne. Wszędzie widzą zagrożenia i często stosują bardzo prymitywne mechanizmy obronne, takie jak wyparcie, bardzo, bardzo taka znamienna rzecz, wyparcie, czy też przeniesienie, czyli przerzucenie odpowiedzialności, czy też projekcja, czyli wyjaśnienie zjawiska na podstawie własnego tylko i wyłącznie osądu
dodając do tego różne fantastyczne rzeczy, czy też reakcje upozorowane, a więc cały system symulacji, tak jak mówiłem wcześniej. Kiedy do tego dodamy chorobliwą pewność siebie i chorobliwe jakby przekonanie o własnej wartości, te zewnętrzne przekonanie, ponieważ tak naprawdę w głębi ludziom tym bardzo brakuje poczucia własnej wartości, ale na zewnątrz wytworzyli sobie taką atmosferę osób niezmiernie wartościowych. Kiedy dodamy to właśnie, kiedy okrasimy to wszystko tym chorym poczuciem wysokiej wartości, wielkich możliwości, niesamowitych umiejętności i znaczenia, no to mamy do czynienia ewidentnie z osobą będącą pod wpływem warowni niedojrzałości. Główne demony, przyjaciele, które zasiedlają taką warownię, to jest przede wszystkim lęk, głupota i kłamstwo. Trzy główne duchy, następnie agresja, następnie bunt, następnie nieposłuszeństwo, potem krnąbrność, następnie zemsta, nieprzebaczenie, potwarz, następnie chaos, zamęt i wrogość, następnie wyniosłość i poniżenie, następnie zazdrość, nienawiść i gniew. A przyjaciele, wbrew pozorom jest bardzo dużo ludzi będących pod wpływem działań warowni niedojrzałości. I to ta warownia towarzyszy wielokrotnie innym warowniom, o których ja mówiłem wcześniej, jakby wzmacnia ich działanie i stymuluje ich działanie. I mamy ludzi, którzy są pod jej wpływem, jednocześnie którzy są paranoikami, ludzi, którzy są dominowani przez różne natręctwa i wiele innych połączeń. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Jeżeli taką rzecz będziesz w sobie rozpoznawał, zastosuj metody, o których mówiłem wcześniej i rozbij to. Również, jeżeli zdiagnozujesz to u ludzi, którzy są wokół ciebie, to zacznij przyjmować odpowiednią postawę. Postawę, która będzie powodowała, że demoniczne siły z tych ludzi nie będą mogły cię dotykać, a być może ty będziesz w stanie ludziom tym pomóc. Ojcze, ja modlę się teraz w imieniu Jezusa i dziękuję Ci za wszystkich ludzi, którzy słuchali tego wykładu. Ojcze, ja modlę się i dziękuję Ci za każdego człowieka, który zdiagnozował u siebie, Ojcze, warownię dzieciństwa. Ojcze, ja w imieniu Jezusa przeklinam demoniczne siły w tej warowni. Ja w imieniu Jezusa związuję je i nie pozwalam działać u tych ludzi, którzy z wiarą podchodzą teraz do tego, Ojcze. I w imieniu Jezusa ja łączę się z ich wiarą. I ja zgadzam się z nimi przeciwko działaniom tej warowni w ich życiu w imieniu Jezusa. Ojcze, ja dziękuję Ci za Twoje słowo, za Twoje namaszczenie. Niech Twoi aniołowie im usługują w imieniu Jezusa. Amen.